Wybrałem na kamerkach 9 dzieci i 9 dorosłych. Obie drużyny zawalczą ze sobą w serii szalonych konkurencji. Po każdej rundzie przegrana drużyna będzie tracić graczy. Ostatnia ekipa na placu boju wygrywa 500 zł. Na start zagramy w kółko i krzyżyk w 18 osób. Co? Każdy z graczy ma przygotowaną kartkę z krzyżykiem lub kółkiem. Wszyscy siedzą w absolutnej ciszy. No i gramy. Po ruchu przeciwnika będziecie mieli 10 sekund na wykonanie własnego, ale bez konsultowania się ze sobą. Jeśli więcej niż jedna osoba pokaże kartkę, wasz ruch jest anulowany. Jakaś cyrkulować marza? Czy jakoś palcami pokazywać kto jak? A, to możecie, no. Ale jak my zaznaczamy pola? Będziecie podnosić kartki. Dobra, mamy już pierwszą kartkę, okej, czyli rozumiem, że 7. Po falstarcie dorosłych przyszedł czas na ruch dzieci, wybrali 5, na co dorośli odpowiedzieli 3. Numer 5 z drużyny dzieci wziął na siebie odpowiedzialność za rozgrywkę i pokazywał na palcach, która osoba ma podnieść kartkę. Dorośli natomiast zdali się na intuicję i całkiem dobrze im to szło. Finalnie żadna z drużyn nie popełniła żadnego błędu. Kto by się spodziewał, że w kółku i krzyżyk będzie remis? Nie ma już więcej legalnych ruchów, które możemy wykonać, ale z racji, że mamy remis, obie drużyny stracą po graczu. Więc teraz mieli 2 minuty na to, żeby zastanowić się, kto waszym zdaniem jest najsłabszym ogniwem i kto powinien odpaść. Chyba wiem, że ja jestem bezpieczny, bo tą grałem. Zacznijmy, można mówić, kto jest najsłabszym ogniwem. Mało czasu trochę mamy, nie? No. Nie wiem, tutaj nie było za bardzo możliwości. Może ktoś po prostu chce się zgłosić. Ktoś chce zgłosić. Ja mogę. Czekaj, 6 powiedziałeś, że nie chcesz grać? Ja mogę się podłożyć. Czy ktoś się sprzeciwia temu? Jak chce, to niech idzie, no. No to, dojdzie nią! Tamci pewnie się kłócą, kogo wydupić. Ja tutaj mam immunitet w Aliszce, na Aliszkę nie zagłosuję. O, ja też na Sarę nigdy w życiu. Ja nie zagłosuję na siebie na pewno. Też nie mam zamiaru na siebie. Głosujcie tak, jak uważacie, dokładnie. Mam wszystkie głosy, jest spora przewaga. 6 głosów! Ugo! Padło na numer 6. No, z tobą musimy się pożegnać. Miło było, powodzonka wam życzę. Teraz przejdziemy do konkurencji wymyślonych przez drużyny dorosłych i dzieci. Żeby wybrać, od której zaczniemy, rzucimy monetą. Monetą złotówkową, powodzi się. Chcecie orzełka czy rzeszkę? Orzełka. O, to w takim razie jak wypadnie orzeł, to wasza konkurencja będzie pierwsza. Ale Reszunia, proszę państwa, reszunia to była. Wygraliście rzut monetą, to znaczy, że wasza konkurencja będzie pierwsza. W tej rundzie zadaniem naszych graczy będzie wyprasowanie koszuli. To wy wybieracie w tej konkurencji, kto ma ją wykonać. Macie minutę, żeby wybrać, kto będzie prasował w waszej, a kto w przeciwnej drużynie. Ta czwóreczka wygląda na nieogarniętego, u nich bym czwóreczkę wzięła. A u was? To ma koszulę i żelazko. Nie. 7, tak? Tak. Jakby co, możesz sobie włączyć to żelazko, żeby się nagrzało. Słuchaj, weź tą koszulę, zgnieć ją w rękach. Porozciągaj czy coś, żeby się nie podarła, ale wiesz... Jakby to twoja angst była. Co wy macie za porównania? Dawaj, z bliska pokaż tą koszulę. Kołnierzyk jest wyprasowany, weź go podnieś i też go potenteguj. Kołnierzyk jest najtrudniejszy. No dobra, to ręka na żelazko, tymczasem u dorosłych. Czy mam jeszcze 5 sekundek, żeby zobaczyć, czy mi się garnek nie pali? No dobra, leć no. A czemu garnek? Żelazka. Ja pierdziele. Słuchajcie, to ciekawe, bo wiecie, kogo oni wybrali? Nie. 4! Czwóreczka poszedł po koszulę. Weź ją jeszcze w ręce, zmiel, zgnieć, pomiętol. Wiesz, jak twój kot cię gniecie, jak jest piekarzem, to ty zrób to samo, tak wiesz. Erotyczna bitwa. O, to, ale jest wymiętolona, Jezu. Jak twoja, znaczy co? Przyniósł też garnek z wrzącą wodą. A teraz obaj gracze mają minutę, żeby wyprasować koszulę. Kto zrobi to lepiej, wygrywa. Sędzią jestem ja. A, i w tej rundzie odpada 2 graczy. Uwaga, 3, 4, start. Masz minutę. Nie no, kabel mi nie sięga. O nie! Ja O nie! Ale no klipie mi woda! 30 sekund już minęło. I ty właśnie, ty teraz powinien być trochę lepszy i tak wygładzaj tą ręką. Krzysiu, to siada. Trzy, dwa, jeden, koniec! Podnosimy garnek. Zaprezentuj nam teraz produkt gotowy. Okej, czyli widzę, że kołnierzyka nawet nie ruszyłeś. Nie, no kołnierzyk ładny jest. Ładnie by... No, tamten tył trochę jest zagięty. A dół? Teraz jeszcze trochę dół? Nie, no podo... Jeszcze tył, to jest ważna rzecz, no. Uzak, nie cenię, tam jest po lewej. No dobra, słuchajcie, ja bym dał takie szczere 5,5/10. A teraz zobaczymy koszulę dorosłych. Przynieś to dzieło do kamerki i zobaczymy. Jezus! Weź to pod uwagę, że on to robił garnkiem, naprawdę. Dobra, do
góry trochę podnieść. Oj, oj, oj! Pokaż ten garnek. O Boże, to pod rondelek taki. Ja rozumiem, że mogę mały handicap dać za to, że były długie rękawy i że to był garnek, a nie żelazko, ale niestety nie mogę więcej niż 5,5. Dałbym 4 max. Tam wszystko było pognieciona, przyściutko. No cóż, 4 rundy wygrały dzieciaki, także to dorośli muszą pozbyć się dwóch graczy. No dobra, słuchajcie, nie ominie nas ta rozmowa, przykra, niestety musimy pożegnać się z dwoma osobami. Pytanie, kto wymyślił konkurencję z prasowaniem? Ja rzuciłam bardzo luźną myśl, a to, że ktoś nie ma żelazka, już nie jest moją winą. To prawda. To też prawda. Każdy mógł się upewnić, czy ma żelazkę, czy coś, więc też trzeba wziąć to pod uwagę, no. Mimo czwóreczka zasłużyła na to, żeby zostać. To kogo wy walicie? No właśnie, tym bardziej, że mamy dwie osoby do wywalenia. Dokładnie. No. Słuchajcie, najpierw wybieramy pierwszą osobę, także oddajcie głos na kogoś, kto najbardziej waszym zdaniem zasługuje na odpadnięcie, a potem będzie druga. Słuchajcie, zdecydowaliście, że pierwszą osobą, która odpadnie w tej rundzie, sporą przewagą, 5 osób, pożegnamy się z numerem 1. Trzymaj się, Jedynko. Zaskoczenie moim zdaniem, ale dobra, teraz czas na drugie głosowanie. Słuchajcie, zdecydowaliście, że druga osoba, z którą się pożegnamy, to numer... 5. A teraz przechodzimy do pierwszej rundy dzieci. Tańce. W tej rundzie będziemy tańczyć. Dokładniej będziemy tańczyć tańce Fortnite. Tańce Fortnite. Ja bym wiedział. Macie minutę, żeby wybrać, który dorosły i które dziecko będą tancerzami. Sara, ja nie umiem w Fortnite, ale umiesz w taniec ogółem. Zgłaszam się, mogę ja zatańczyć. No to ty, kulejcie! A zastanówcie się jeszcze, kogo chcecie z dzieciaków, nie? Ja bym dała ósemeczkę u nich. Dziewczynę? Kierujecie się tym, że chłopaki sobie tańczą. Na przykład piątka? Myślę, że na w tego Fortnite. Poszedłem do dzieciaków przekazać im decyzję dorosłych. Dorośli mieli prawo wyboru, kto zatańczy. I wybrali ósemkę. Boże, dziękuję! Nie! Okej, teraz macie 5 minut, wybierzcie jeden Fortnite'owy taniec, nauczcie się go i zaprezentujcie. Lepszy tancerz wygrywa, no i klasycznie, ja jestem sędzią. Najlepszy taniec Fortnite, dobra. Właśnie też pisałam, ale ja bym też wzięła jakiś taki, który jest, wiecie, taki stary najlepiej. Od razu jaka biopsja wyszła, to jakiś Fortnite Dance Never Gonna Give You Up. O, jest. Nie tak, jest tyle. Electric Shuffle, no. Electric Shuffle? Tu nogi ci głównie chodzą. Ja mam się 5 minut nauczyć tego Electric Shuffle. 4, bo już czas leci. Ej, a co byś powiedział na Star Power. I nie jest wcale trudny. Nie jest właśnie trudne, o to chodzi, nie? No, dobra, czekajcie, ja sobie włączę go w zwolnionym tempie. Jodra, nóżka, ręka, o ja... No, ale przecież ja to tak tragicznie zrobię. O Jezu, to trudne jest. To nie jest właśnie takie trudne. To może wybierzmy jakiś tańc, który wygląda na trudny, ale tak naprawdę jest, no, łatwo. Próbuj to ogarnąć, ja ci wysłałem. To może wydawać się ciężkie, ale tak naprawdę jak popatrzysz, to jest nie ręki. Nie. Tomka, tak w międzyczasie ty masz jakieś doświadczenie taneczne, coś tam umiesz? Ale ja towarzyski taniec tańczę, a nie taki. Ale to zawsze jakieś, wiesz, plus, nie? Minęło 5 minut i przyszedł czas na prezentację tańców. Dawaj, Deku! Dawaj! Te kocie ruchy, te gesty rękami. No i to mi się podoba właśnie, to to... Boże, gdyby ogół ubrać teraz w strój, a nie ma dziewczynki, o nie, Boże. Panie montażysto, proszę. A tak to wyglądało u dzieciaków. Dobra, no to słuchajcie, no wybór repertuaru moim zdaniem imponujący, to nie był prosty dance, dużo było ruchów, nawet część poznałem, za to na pewno dam więcej punktów, myślę, że dałbym takie mocne 5 temu bym dał. Takie 5? Za nisko. Na pewno muszę powiedzieć, że dorośli wybrali trudniejszy, było w nim więcej ruchów, był dłuższy, bardziej skomplikowany i wymagał koordynacji wielu kończyn naraz. A gdzie te ale? Wydaje mi się, że poziom wykonania był podobny. Może z lekką sugestią nawet bym powiedział na dorosłych, także no niestety nie mogę wam więcej dać niż 4 na 10 za ten taniec, przepraszam. Sorry was, naprawdę, co nie, kompletnie nie to. No także cóż, musimy się z dwoma osobami pożegnać. Ja bym miała osobę, która to wymyśliła, naprawdę. Mała jedyneczka. Pokażcie numer osoby, którą chcecie pożegnać. Najpierw jedną osobę, a potem wybierzemy drugą. Pierwszą osobą, która odpadnie, jest numer... 1. 4 głosy zebrał. A, 1, to z tobą było. A teraz drugie głosowanie, proszę państwa. Tym razem 3 głosami zdecydowaliście, że odpadnie numer 4.
Oj. Oj, tego się nie spodziewałam. Życzę wam wszystkim powodzenia. Hejka! Kolejna runda należy do dorosłych. Samochody. O Jezu. To zadanie będzie dla całej drużyny. Macie 5 minut, żeby nazwać jak najwięcej elementów na tym zdjęciu. Wiecie co, możemy sobie po kolei jakby... Mamy tam biegów, kierownicę. Pedał gazu, hamulec, ten, to się liczy oddzielnie. O, wszystkie elementy, let's go. To jest automatyk coś, już widzę chyba. Hamulec. Wygląda trochę jakby były trzy pedały w sumie. Nie, tam nogę to najwyżej. To nie jest. Dawaj kierownica, skrzynia biegów. Tak. Nawet zagłówek, fotel. Tylko, mamy nawigację, mamy ekran, mamy radio. Światło awaryjne mamy na środku. Potem widać. Gdzie to jest skrzynia? A nie, to jest nie, to nie jest automat. Start, stop, zapalenie silnika. Daj tak. Szyba, góra, dół, przód samochodu. Szyba, góra, dół, tył samochodu. Ale big brain. Po lewej skrzynia, po środku hamulec, z tego co mam za... Na środku klakson na kierownicę. Przełącznik do szyb. Licznik, jakby prędkościomierz. Przełącznik do luster. Wiecie, też takie oczywiste rzeczy. Tak, stop, możemy. Chyba przednia, drzwi boczne, też to widać. Dwa. Jeden. Koniec! Dobrze! Nie poszło chyba źle. Drzwi zaliczam. Blokada drzwi, git. Klamka, git. Głośnik. To, moi drodzy, nie jest głośnik, tylko... To jest klimatyzacja. Wywietrznik. Także tego głośnika nie zaliczymy. Wycieraczki. Czekaj, wycieraczki są z tej strony czy z drugiej? Z drugiej strony. Kierunkowskaz jest z lewej, a wycieraczki są z prawej, jeżeli się nie mylę. Sprzęgło, hamulec, gaz. Skrzynia biegów, git. Co prawda to jest automat, ale to też jest skrzynia biegów. Ty, to automat ma sprzęgło? Dziwne, faktycznie. A ja nic, czyli nie było tego. 23, am I right? Chyba tak, ufamy. Tak. Dobra, słuchajcie, no nie mogę zaliczyć start i stop auta jako dwie osobne rzeczy, zaliczę jako jedną. Kierownica, deska rozdzielcza, zegary, tempomat. Czy tu jest tempomat? Pokażmy. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, wydaje mi się, że tempomat to jest po lewej stronie, a po prawej stronie jest multimedia i tak dalej. Naprawdę nie mamy kierunkowskazów. Zapalniczka, okej, USB git. Hamulec i gaz, bo mówicie, że to jest auto, nie? No. Automat. A to po lewej, to co to jest? Możesz zobaczyć, chodo, przyjrzeć się na oryginał, na ten, skrzynię biegów, że ona nie ma biegów, tylko tam jest M. No nie ma. 19, 20, 21, 22, 23 wtedy by było, tak? Słuchajcie, bo to ciekawa tutaj sytuacja nastąpiła. Dzieciaki wskazały 23 elementy. Co? Wy też wskazaliście 23 elementy, ale okazało się, że sprzęgło to nie jest sprzęgło, a dzieciaki wpisali sprzęgło, także ujmując to sprzęgło, dzieciaki mamy 22 elementy, czyli wygrywacie jednym dosłownie, jednym. Dobrze. Finalnie po usunięciu sprzęgła ze zdjęcia dzieci wygrywają dorośli. A to znaczy, że dzieci muszą pozbyć się trzech graczy. Mówiliśmy sobie, czym jesteśmy dobrzy, więc po prostu... Boże, ręce im się trzęsą. Pierwsza osoba odpadnie z dwoma głosami. Oj, oj. Jest to numer 5. Żegnajcie, miło było. No i teraz drugie głosowanie. Kto jeszcze powinien odpaść? To jest stresujące. Dobra, możecie schować głosy. Znowu dwoma głosami, czyli znowu o fuks dosłownie. Zdecydowaliście, że odpadnie trójka. Kurde, no mogę. Nie, dwójeczka. Cześć. No i zostaliście w czwórkę. A w kolejnej rundzie możecie stracić trzech graczy. Ile? Kolejna runda to runda dzieci. Nazywa się WF. Będziecie mieli minutę na wykonanie jak największej liczby ćwiczeń. Ćwiczenie zaliczymy tylko, jeśli wszyscy wykonają 5 powtórzeń. Macie 3 minuty, żeby ustalić plan treningowy, a potem zaczynamy. Możemy zrobić damskie pompki jako ćwiczenie? Możecie. Słuchaj, masz minutę na to. Na które robisz nie szybko. Dobra, wymachy nogą, wszyscy wiemy, jak się robi, co po prostu. Ale niebo będzie content stópkarski na YouTubie. Nałóżcie skarpety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, skłony. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Dukarski. Ej, inne ćwiczenie ósemka robisz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra? Kręcenie głowy. Raz. Dwa. Skręć w prawo. Co? Czekaj, wy robicie co innego. Czekaj, siódemka. Raz. W prawo. Dwa, trzy, cztery, pięć. Lewo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ósemka, jeszcze jeden w lewo musisz zrobić. Siódemka! W lewo! Obroty ramion. Ósemka robisz inne ćwiczenie, trójka robisz inne ćwiczenie, siódemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra? Bioderka. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze ósemka, musisz zrobić jeden przysiad. Zrobiłem! Pajacyki. Git. Skip A. Kolana do góry. Skip D. Taką nogami do przodu. Wymachy nogą. Raz. Stop! Stop! Tego nie zaliczamy, już jest koniec czasu. Kurde. Finalny wynik dzieci to...
6. O kurde, no powiem wam tak. Otarliście się o przegraną w tej rundzie. Oni zrobili 5. Macie jeden więcej. O Boże, już. Tę rundę jednym punktem wygrały dzieci. Także tym razem to dorośli muszą pozbyć się trzech graczy. Co? Dobra, ja jestem brutalem, ale ja powiem tak, dla mnie ósemka opierdalałaś się troszkę przez cały ten jakby proces odcinka. I motek. I to jest mój pierwszy trop. Nie no, jasne. Za mało się chyba podczas tego zadania skupiliśmy na innych, jak dobrze robią, czy nie. To mamy tą ósemkę, kto dalej? Bo teraz naprawdę jest ciężko kogoś wytypować. Zróbmy głosowanie. Zaczniemy od pierwszego, który przypuszczam, że wiem jak się skończy, ale kto wie. Jednomyślnie razem z ósemką wszyscy zagłosowali na ósemkę. Także niestety z tobą się pożegnamy jako pierwszym. Miłego ósemki. Dzięki, na razie, powodzenia. Dzięki za twój udział. Słuchajcie, teraz trudniejsze zadanie. Powiem tak, nie mamy totalnie żadnego jakby pójścia w żadną stronę. Nie mamy kogo nie mamy jedyny. Nic. Dobra, słuchajcie, głosujemy, let's go. No słuchajcie, następną osobą będzie numer 4. Popatrzmy. Papa, czwóreczku. No i została czwórka, a musi nas być trójka, także jeszcze jedno głosowanie. Pyk, lecimy. Ale ja nie wiem, no. Wydaje mi się, że chybił trafił, trzeba totalnie zrobić. Mamy decyzję, niestety pożegnamy się jako ostatnią osobą w tej rundzie, Dinoteczko. Dziękuję uprzejmie. Masz piękny wąsik, stary, masz piękny wąsik. Tak, z tej dobrą mordą. Trzymam kciuki, wygrajcie z malotami. Kolejna runda to test wiedzowy. Przygotowałem po 5 pytań dla obu grup. Tematykę dla dorosłych wybierały dzieci i na odwrót. Także dorośli będą odpowiadać na pytania o influencerach. O, dobra. Okej. A dzieci o prawie i podatkach. O Boże. Ojoj. W tej rundzie mam po 5 pytań na drużynę. Jeżeli któraś z osób pomyli się 2 razy, odpada. Jako, że wśród dorosłych mamy 3 osoby, jedna z nich może być bezpieczna, bo nie będzie odpowiadać na 2 pytania. To znaczy nie może się 2 razy pomylić. Pozostawiłem im decyzję, kto to będzie. Dobra, kto się czuje najgorzej ze świata influencerów? Ja się czuję słaby pod względem polskich, ale zagranicznych to git. Ja wam powiem, że czuję się generalnie słabo trochę w influencerach. Dobra, ja wezmę 2 pytania. I teraz pytanie, czy ja, czy Deku bierzemy jedno i jedno z nas na pewno przechodzi. Kamień, papier, nożyce. Jak chcecie, możecie zrobić. Albo rzut monetą, dawaj, rzut monetą. To niech będzie, że dziewczyny mają pierwszeństwo, więc masz reszkę, siódemeczko. Co wypadnie, to dostaje jedno pytanie. Pyk. No, reszka, także siódemeczka odpowiada tylko na jedno pytanie, nie może odpaść. W przypadku dzieci graczy mamy 4, a pytań 5. To znaczy, że tylko jedna osoba odpowie na 2 pytania i tylko ona może odpaść. Kto to będzie? No to powiedzmy, że mogę, no. Tak, piszesz się? Piszę. No to w takim razie 7, 8, 9, gratulacje, przechodzicie dalej, ale i tak dostaniecie pytania, żeby zobaczyć, jak sobie poradzicie. Pierwsze pytanie do dwójki brzmi: podaj pełną nazwę kanału komentery Sylwestra Wardęgi. Wataha. I coś jeszcze. S.A. Wataha? Niestety nie, jest to Wataha Myślnik Królestwo. Bo tobie chodziło chyba o S.A. Wardęga. To jest taki kanał. A, bo on ma 2 kanały. No niestety, pierwszy X dwójeczka. Teraz trójeczka. Ile milionów wyświetleń ma najpopularniejszy film Mr. Beasta? Możesz się pomylić o 50 milionów, także to szczodrze. Około 250 milionów? 570 milionów! Akurat z wyświetleniami to jest bardzo ciężkie pytanie. Dobra, siódemeczka, gramy o złote gacie, nie możesz odpaść, ale dowiedzmy się, czy wiesz. Który znany streamer jest autorem znanej historii o dziku? Co w ogóle za dziku? O tak! Dziku? Nie wiem, skąd to ma dowiedzieć? Jest to Izak, proszę państwa. No i patrzę na tego dzika. A to był śmietnik. Dobra, i słuchajcie, teraz dwójka, trójka, jesteście w strefie zagrożenia. Jeżeli odpowiadacie źle na drugie pytanie, no to odpadacie. Dwójka, pytanie do ciebie. Kto ma najwięcej obserwujących na Instagramie, na świecie? Najpopularniejsze konto na świecie na Instagramie, tak? Tak. Cristiano Ronaldo? Tak, zgadza się. Ja, 620 milionów, proszę państwa. Czyli wiemy, że dwójka przechodzi dalej. Co najmniej 2 osoby macie w kolejnej rundzie, ale teraz trójeczka. Za ile subskrypcji na YouTubie można otrzymać diamentowy przycisk? 5 milionów. 5 milionów? To niestety jest zła odpowiedź. 10 milionów subskrypcji. No dobra, to trójeczko, niestety musimy się pożegnać. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że poskromicie bachory. No a teraz zobaczmy, jak poradzą sobie dzieci. Pierwsze pytanie do ciebie, trójeczko. Do kiedy należy złożyć PIT? Do pierwszego miesiąca, z każdego miesiąca. Niestety nie.
speed można złożyć do końca kwietnia następnego roku. Dobrze, masz jednego dzynksa. Teraz do siódemki pytanie. Z ilu liter i ilu cyfr składa się numer dowodu osobistego? Oho, dowodu osobistego? 18 cyfr i 10 liter. 3 litery i 6 cyfr. Kurczę. Ósemeczko. Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w ciągu pierwszych 6 miesięcy jej trwania? 3 miesiące? Niestety nie. 2 tygodnie. Przez pierwsze 3 miesiące byłoby po 3 latach pracy, jeżeli się nie mylę. Teraz pytanie do dziewiątki. Jaki jest limit punktów karnych dla kierowcy posiadającego prawo jazdy krócej niż 1 rok? 15. Niestety nie. 20. Kolejny dzynks, ale mamy przed sobą tylko jedno pytanie jeszcze, także trójka, wszystko zależy od ciebie, czy przejdziecie do kolejnej rundy w trójkę czy w czwórkę. Ile dni urlopu rocznie przysługuje osobie na umowie o pracę? To w tygodniach było, cholera. Ja chcę dni. Dni? 28. To jest twoja finalna odpowiedź. Tak, 4 tygodnie. W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat jest to 20 dni, ale w przypadku pracownika zatrudnionego więcej niż 10 lat 26 dni. Także niestety pomyliłeś się o 2 dni. Musimy się pożegnać z trójeczką. Trójeczka, szacunek za wzięcie na klatę. W wielkim finale dorośli i dzieci będą mieli różne zadania. Dzieci będą miały rozpoznać stare kreskówki po fragmencie intra, a dorośli znane rapowe piosenki zagrane na pianinie. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Przegrany team traci 3 graczy, tak więc automatycznie przegrywa. Oglądacie kreskówki? Rzadko. Tak. A takie trochę starsze też? Też. No to słuchajcie, może wam się udać. Dobra, proszę państwa, co to jest? Macie 10 sekund, let's go. To było coś podobnego do Flintstonów, tylko że jakaś wersja. Flintstonowie mi się wydaje, że chyba... Dobra, słuchajcie, Flintstonowie to niestety nie są, to są Jetsonowie. Wow. Jetsonowie. Jesteście gotowi na drugie? Co to było? To był Officer Gadget. Niestety nie, to był Inspektor Gadget. Ale to jest to samo. Mogę wam zaliczyć pół punkta za to. Pół punkta, zawsze coś, zawsze coś. Uwaga, intro numer 3. Co to było? Ja wiem, Sailor Moon. Sailor Moon. No, zgadza się, angielska wersja, ale zgadza się. Czarodziejki z Księżyca, tak jest. Proszę państwa, ostatnie, bardzo proszę. Już wiem. No to raczej. No to są w Listolowie. Tak jest, dokładnie. No a teraz zobaczmy, jak poradzą sobie dorośli. To będą utwory rapowe i to będą piano covers. To uwaga, numer 1. Wiem co to? Kalifornia, Kalifornia. Kalifornia, tak. Tak, to jest White Lord, 2-1-1-5. Dobra, dobre. Dwójeczka teraz. Schodki, mata. Kurwa, ona jest dobra. Trójeczka. Gasły wszystkie światła, a teraz chodzi. Jak to się nazywało? To było coś z nocą. Ej, głucha noc, głucha noc. Tak jest! Trafione! Wow, ale naprawdę idzie się jak burza, wszystko dobrze. Yeah, yo. No pewny. Głębi duszy o ciebie, gdzieś na szczycie góry. No to chyba wiecie, co to jest. Coś ze szczytem, ale na którym szczycie? Grób są na szczycie, widzu, grób są na szczycie. No i zgadza się, proszę państwa, 4 poprawne odpowiedzi. A to znaczy, że wygraliście. Wygrywacie 500. Ja chcę. Ale fajna zabawa, chłopaki, no. Dzięki za oglądanie, to wszystko. Tu jest playlista z innymi filmami w tym stylu. Na razie.